Dobrze, moi drodzy, już tutaj Wam udostępniam ekran i prezentację, którą chciałabym Wam dzisiaj pokazać. Mamy przed sobą temat niezwykły, bo chciałam Wam zaprezentować twórczość współczesnych artystów muzułmańskich. My ostatnim razem z Panią Moskwą opowiadałyśmy Wam jeszcze przed świętami Bożego Narodzenia. O świecie islamu, o początkach tej religii, o jej ekspansji, o sztuce, jaka pojawiła się w orbicie oddziaływań islamu. Ale mówiłam wtedy o sztuce dawnej, czyli tej, która poprzedzała narodziny islamu oraz tej, która wiązała się z islamem do XIX wieku włącznie. Natomiast nie omawiałam wtedy w żaden sposób tego, co twórczość artystów z kręgu właśnie kultury muzułmańskiej reprezentuje sobą dzisiaj i ten temat chciałam Wam zaprezentować w tej chwili, przechodząc od razu do twórczości po II wojnie światowej, bo tak naprawdę takie, taki mariaż tej sztuki islamu, myślenia typowo wschodniego, z, konfrontowanego z kulturą zachodu i twórczością artystyczną, która promowana była jako awangardowa czy neoawangardowa, po II wojnie światowej w XX wieku, na Zachodzie, to wszystko się pojawia na Bliskim Wschodzie dopiero, tak naprawdę, w latach 60., -tych, 70., -tych, kiedy też pojawiają się tam różnego rodzaju rewolucje kulturalne, które otwierają te kraje, nie każdy oczywiście i nie zawsze w takim samym stopniu, ale na te wpływy z Zachodu, które są obecne i siłą rzeczy też artyści, którzy wyrastają na tym grudniu. W gruncie właśnie kultur muzułmańskich Bliskiego Wschodu bardzo często wyjeżdżają na Zachód, bardzo często studiują w Europie, Stanach Zjednoczonych, często w ogóle tam się przenoszą z różnych powodów i tworzą sztukę, która nie jest typowo właściwie muzułmańska jest takim połączeniem dwóch konglomeratów kulturowych tak można byłoby chyba to określić, a jednocześnie ci artyści podejmując różnorodną tematykę, sięgają do swojej tradycji, tej takiej właśnie muzułmańskiej, próbują się zorientować odnośnie swojej obecnej tożsamości, zwłaszcza wtedy, kiedy od lat są osobami mieszkającymi zupełnie poza kręgiem tego Bliskiego Wschodu. Zastanawiają się, moi drodzy, nad takimi trudnymi tematami, jak wojna, jak właśnie tożsamość własna, czy status kobiety, który coraz... Częściej wypływa w tych, tej tematyce, zwłaszcza realizowanej przez kobiety, ale nie tylko. Więc o tych rzeczach chciałam Wam dzisiaj pokazać ja Oczywiście powiedzieć. Ja oczywiście, moi drodzy, nawet nie roszczę sobie pretensji do tego, że Wam przedstawię jakąś bardzo szeroką panoramę tej twórczości artystów muzułmańskich, bo jest ich bardzo dużo. Ja wybrałam kilkoro z nich dla Was, żebyście przynajmniej mieli jakieś blade pojęcie na temat tego, jak ta sztuka wygląda. Moi drodzy, taką osobą, którą można uznać za ojca chrzestnego, sztuk pięknych na Bliskim Wschodzie w takim nowoczesnym wydaniu, a szczególnie w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, tą osobą jest Abdul Qader Al-Rais. To jest, moi drodzy, artysta, który urodził się w 1951 roku w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. I, moi drodzy, jako czternastolatek został przez matkę po śmierci ojca wysłany do ciotki do Kuwejtu. Nie bez powodu, dlatego że Kuwejt w tamtych czasach, to były lata 60., miał bardzo dobrze rozwiniętą taką edukację artystyczną. Do tego stopnia, że na przykład młodzi artyści czy uczniowie szkół plastycznych dostawali całe materiały. Takie plastyczne za darmo od państwa, byleby tylko kształcili się właśnie w sztuce. Gdy wrócił jako osiemnastolatek z powrotem do emiratów arabskich, to zaczyna pracę w ministerstwie, zresztą właśnie dostał angaż w Ministerstwie Pracy, tam przez jakiś czas skoncentrowany przede wszystkim na zapewnieniu bytu swojej matce i rodzinie całej młodszemu rodzeństwu, będzie głównie koncentrował się się na pracy zarobkowej. Dopiero po kilku latach wróci z powrotem do malowania i bardzo szybko stanie się prawdziwą gwiazdą. Do tego stopnia jest, moi drodzy, on znany, zwłaszcza w Emiratach Arabskich, że dzisiaj właściwie każdy młody artysta, który chciałby wejść na scenę artystyczną tego kraju, musi się w jakiś sposób zmierzyć z jego legendą. Artysta, moi drodzy, przede wszystkim inspirował się malarstwem europejskim w swoich koncepcjach artystycznych, szczególnie malarstwem olejnym, XVII-wiecznym holenderskim. Interesowały go ówczesne pejzaże, przedstawienia architektury, bo było to dosyć znaczące, znacząca problematyka właśnie w malarstwie XVII-wiecznej Holandii i swoje pierwsze prace malował właśnie w taki sposób. Prezentował różnego rodzaju krajobrazy, różnego typu miejsca, czy czy przestrzenie architektoniczne charakterystyczne dla jego kraju? Bardzo szybko jednak od takiej realistycznej konwencji odchodzi i przechodzi w stronę pewnego rodzaju abstrakcji. To nie jest do końca jeszcze abstrakcja, bo jak widzicie, tutaj pojawiają się rozpoznawalne motywy, ale te motywy, na przykład minaretów czy jakiejś budowli, one, zwróćcie uwagę, nachodzą się na siebie, przenikają się. Trochę mamy wrażenie, że przedstawia czy architektura, czy pejzaż na jego obrazach zaczyna z czasem tracić tą realność, wyrazistość. Mi kojarzy się to z jakimiś takimi rozzemglonymi wspomnieniami, takimi powidokami pamięci, które zaciera czas w naszej głowie i zostają tylko takie mniej lub bardziej barwne cienie. Zwróćcie uwagę, że zmienia się również koncepcja techniki malarskiej. Artysta rezygnuje z ciężkich olei i wybiera aktywność. Akwarele. To są farby, które nakłada się dużo szybciej. Co więcej, jeżeli mamy sytuację taką, że malujemy akwarelami, to tak naprawdę bardzo trudno jest uzyskać wyraźne rozgraniczenia barw bo często nakładając jeden kolor na drugi doprowadzamy do tego, że ta barwa, która już została nałożona na płótno czy na papier, bo można malować na różnym podobraziu, ulega pewnemu rozmyciu. Dlatego te kontury są takie też niewyraźne. Każda z tych realizacji bardzo jest taka malownicza. Artysta ma świetne wyczucie koloru. Zwróćcie uwagę na te żółcienie takie cytrynowe, na te kobalty, które się tutaj pojawiają, albo te beże, brązy i takie rozniebieszczone fiolety. To są piękne kolorystycznie formy. I pamiętajcie, że malarstwo europejskie, które właściwie odkryło Abstrakcję na początku XX wieku weszło w tą sztukę w tym minionym stuleciu z takim wielkim rozmachem. To jest właściwie, moi drodzy, sytuacja bez precedensu. Bo jak człowiek po raz pierwszy sięga za kawałek ochryb na palonej kości drewna w tej słynnej jaskini Lasko, 20 tysięcy lat przed naszą erą, to od tego momentu, moi kochani, za każdym razem człowiek starał się malować obrazy, które przedstawiały znany mu świat. Ludzi, zwierzęta, krajobrazy, przedmioty, czyli coś, co go obchodziło, tak? Opowiadał swoje historie, opowiadał swoją wizję świata. Nie było czegoś takiego jak malarstwo abstrakcyjne, czyli takie malarstwo, które nie przedstawiało niczego i miało raczej, Czyli za pomocą kolorów oddziaływać na naszą duszę, na nasze emocje, niż, moi drodzy tego typu rodzaju twórczości nie było. Raczej szło się w przedstawienia czysto mimetyczne, naśladujące kształty, które znał artysta z otaczającego go świata. Jedyna przestrzeń, gdzie pojawiały się często przestylizowane bardzo motywy kwiatów, zwierząt, czasami jakichś przedmiotów i to tak przestylizowane, że wręcz trudno było niekiedy rozpoznać, czym pierwotnie one były. To jedyno taką przestrzenią, był ornament. I w tym ornamencie, moi drodzy, jedno z najważniejszych y, y, rejonów y, świata, gdzie ten ornament się właśnie taki rozwijał, y, które oczywiście rejon pozostawał w kontakcie z malarstwem europejskim, był Bliski Wschód. Tam pojawiały się arabeski, tam pojawiały się ornamenty w formie mauresek, czyli te ornamenty, które Wam pokazywałam ostatnio. I one oczywiście pojawiały się jako formy dekoracyjne, bordiury, oprawy jakichś innych scen, które artysta przedstawiał, na przykład na perskich miniaturach. One pojawiały się jako forma ramy dekoracyjnej, ale były. One oczywiście również pojawiały się w sztuce europejskiej, Najczęściej w architekturze. Natomiast nigdy nie były tematem głównym obrazu. Tak? Nie było do pomyślenia, żeby obraz składał się z elementów, które właściwie na naszych oczach stają się nierealne, czy tracą kontakt z realnością, że nie jesteśmy już w stanie ich rozpoznać. Widzimy w nich tylko piękne, barwne plamy. Ale na początku XX wieku. Artyści działający w kręgu kultury monachijskiej, ekspresjonizmu niemieckiego tworzą właśnie takie pierwsze koncepty, które ostatecznie jak gdyby podporządkowują sobie w ogóle malarstwo XX wieku. Po II wojnie światowej abstrakcja jest jednym z najważniejszych sposobów uprawiania malarstwa. Dlatego wydaje mi się nie specjalnie dziwne, że artysta, który nawiązuje do sztuki zachodniej zaczyna również do tej abstrakcji się w jakiś sposób odnosić, ale interpretuję ją po swojemu. Zwróćcie uwagę, tutaj mamy właśnie abstrakcję Al-Rajsa, ale w takiej konwencji Churufiat. To jest, moi drodzy, konwencja, która pojawiła się w XIV-XV wieku, i chodziło tutaj, moi drodzy, o taki rodzaj leteryzmu. Czyli na obrazie, na przykład perskiej miniaturze, przedstawiona była jakaś scena i dodatkowo przedstawiony był fragment jakiegoś napisu, jak gdyby wkomponowany w tą scenę. Na przykład napis na jakimś sztandarze, który był częścią kompozycji, i napisy, które się tam znajdowały, doprecyzowywały znaczenie całej sceny, czyli jak gdyby słowa objawiały dodatkowe symboliczne znaczenie tego, co widzieli widzowie oglądający daną miniaturę i w pewnym sensie do tego właśnie nawiązuje artysta sięgający po konkretne litery z języka arabskiego z alfabetu arabskiego i zobaczcie te znaczki które dla nas wydają się być tylko jakimiś dekoracyjnymi motywami co tak naprawdę literami które zostały tutaj w prowadzone w tą przestrzeń malarską. Znowu mamy przepiękne kobaltowe zestawienia, takie cytrynowe żółcienie skontrastowane często z, z takimi delikatnymi błękitami. Jest to pod względem malarskim niezwykle takie wyrafinowane, bardzo subtelnie zakomponowane dzieła, dzieło. Natomiast, moi drodzy, dla nas może mieć to jeszcze dodatkowe znaczenie, dlatego, że moi drodzy, te słowa są dla nas nieczytelne, nie tylko dlatego, że nie znamy alfabetu. A dlatego, że te litery się nam rozsypały, tak? Te litery nie dają się już poukładać. To trochę, moi drodzy, tak, jakby stawały się one, to jest symbolem świata, którego nie jesteśmy jednak w stanie do końca rozszyfrować, nie jesteśmy w stanie ująć w konkretne słowa natury świata, żeby mieć taki klucz do tego szyfru, jakim świat do nas mówi. Więc tutaj w pewnym sensie, w pewnym sensie jakiś rozpad też następuje. Co ciekawe, w tym samym czasie. Kiedy Aleraj stworzy takie rzeczy w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. U nas w Polsce mamy Ewę Partum, która dokładnie w ten sposób rozrzuca litery wycięte z papieru na wietrze. Litery, które były kompozycją wiersza, czyli bierze, robi wiersz, tak jak dawniej na jakichś tablicach pierwszomajowych, gazetkach i tak Te poszczególne litery wycięte z papieru, które, z których można byłoby ułożyć cały wiersz, na przykład Herberta, czy Szymbors, Rozsypuje na wietrze gdzieś w przestrzeni parku, miasta, jakiegoś lasu, łąki. Tak, jakby chciała powiedzieć, że w dzisiejszym czasie rozmazują się te znaczenia, do których myśmy przywykli, że mamy je na podorędziu, a w tej chwili już niekoniecznie. To jest, moi drodzy, Al -Rice i jego bardzo taka finezyjna sztuka. Innym artystą, równie interesującym jest, moi drodzy, parwic na Woli. To jest z kolei artysta, który urodził się w 1937 roku w Iranie. Do tej pory, moi drodzy, tworzy głównie rzeźby, szczególnie upodobał sobie rzeźby w brązie. On przez długi czas studiował w Mediolanie, a pamiętajcie, Mediolan jest miejscem bardzo znaczącym w sztuce europejskiej, jest też stolicą mody i designu, w związku z czym te wpływy malarstwa europejskiego, sztuki europejskiej, też tej futurystycznej, nowoczesnej, która się w Mediolanie rodziła na początku XX wieku i ma tam bardzo silne tradycje, jak również takiego bardzo interesującego designu, który się w Mediolanie przede wszystkim w okolicach lat 40. 50. 60. 70. będzie kształtował. Te wszystkie tradycje zapewne miały wpływ na jego artystyczne wybory. On później pracował zarówno Równo w Teheranie na Uniwersytecie Sztuk Pięknych, jak również moi drodzy w Minneapolis w Stanach Zjednoczonych. Dzisiaj już jest dawno na emeryturze i pomieszkuje trochę w Teheranie, trochę w Vancouver w Kanadzie. W dwóch tych różnych przestrzeniach tworzy sztukę bardzo taką, powiedziałabym, wyjątkową. Mianowicie, będąc jak gdyby tym, tym dziedzicem całego um, wielkiego rozwoju kultury perskiej w starożytności i szczególnie zamki, które pojawiały się w kulturze rozbudowane i które oczywiście przez były obecne w przestrzeni Kraju. To były zamki, bram, różnego rodzaju, skrzyniach, kuflach. Drodzy, skrzętnie fotografował po tego 30... takiego hobby, które której zamki Iranu i fotografii różnych skomplikowanych, które go. I również w swojej odnosi się w pewnych właśnie obserwował w Realu. Rzeźby wykonane z brązu. Zwróćcie uwagę, często wypolerowanego na wysoki połysk, albo pokrytego różnego rodzaju pismem, czasami obrazkami, bardzo takimi prostymi w swojej formie, stanowią właściwie tajemnicze szyfry, których nie jesteśmy w stanie w zasadzie rozkodować. Co prawda, mamy tutaj tytuły: Poeta i Klatka. Poeta i ptak. Możemy się nawet domyślać tutaj jakiegoś ptaka, który jest uchwycony w jakąś klatkę, ale moi drodzy, to wszystko jest takie powiedziałabym bardzo surrealistyczne. Widzimy zagadkowe mechanizmy, takie bardzo upoetycznione elementy codzienności, niezwykle kunsztownie, precyzyjnie wykonane, które mogą nas zachwycać swoją formą. To jest, moi drodzy, znowu nawiązanie do takiej abstrakcyjnej sztuki rzeźbiarskiej, która się pojawiła w XX wieku w kulturze zachodniej i która inspirowała również naszego artystę. Bardzo ciekawą pracą jest, moi drodzy, jego praca O Persepolis. To jest, moi drodzy, praca, którą artysta wykonał w 2000, jeśli dobrze pamiętam, chyba w 2007 roku. W 2008 sprzedał ją słuchajcie, na aukcji w Dubaju za prawie 3 miliony dolarów. Jest to praca, która odwołuje się do słynnych ruin pałacu królów perskich właśnie w Persepolis. Tam na ścianach były takie kamienne okładziny umieszczane, tak zwane ortostaty, i na tych starożytnych ortostatach przedstawiane były różnego rodzaju figury, postacie ludzi, zwierząt, jakiś taki hybryd, które podążały w jakiejś Uroczystej, takiej ceremonialnej procesji, gdzieś przed siebie. Trudno było powiedzieć, gdzie, dlatego że nie wszystkie autostaty się zachowały, więc tylko fragmenty tych scen my znamy. I oczywiście, moi drodzy, artysta tutaj odnosi się właśnie bezpośrednio do tej sztuki zaginionych stuleci, do tej sztuki perskiej, która jest no, jedną z najwybitniejszych. Realizacji tego dziedzictwa perskiego. Nie bez powodu został ten kompleks ruin w Persepolis wpisany na listę światowego dziedzictwa UNESCO. W 1971 roku były, moi drodzy, tam były tam takie bardzo huczne obchody z, z 2,5 tysiąca lat historii właśnie tego miejsca. I to się mocno zapisało w historii takiej kultury XX wieku, bo to były niezwykle rozbudowane uroczystości, takie wręcz przesadnie, powiedziałabym, na bogato zrobione. Więc to zapewne jest coś, do czego też nasz artysta nawiązuje. Przepraszam. Bardzo, bardzo przepraszam za ewentualne takie. Wstręty, ale coś się przeziębiłam, i niestety raz na jakiś czas pewnie będę kichać. Tak czy inaczej, moi drodzy, zobaczcie tutaj jest bardzo prosta forma, taki prostopadłościan, który pokryty jest częściowo tą wykonaną bardzo precyzyjnie, bardzo kunsztownie serią takich znaków, ideogramów, trochę to przypomina jakieś hieroglify, część dolna natomiast jest pięknie wypolerowana, czyli widzimy tutaj ten kontrast pomiędzy takimi chropowani. Tymi formami, a to płaszczyzną, która potrafi nam pięknie odbijać światło. Ta praca, moi drodzy, ma też taką bardzo ciekawą wymowę, bo zwróćcie uwagę. Te znaki dla nas są nieczytelne. Również w niewielkim stopniu czytelne są dla dzisiejszych mieszkańców Iranu. A gdy nie możemy już odczytać jakichś znaczeń, właśnie dlatego, że umyka nam sens symboli, liter, znika, znika możliwość rozpoznania alfabetu, to zwróćcie uwagę, nadal możemy się zachwycać takim pięknym, czysto estetycznym, ale mamy świadomość, że umyka nam coś bardzo ważnego. I to bardzo często tak jest, kiedy się konfrontujemy z jakimiś dziełami minionych czasów, zwłaszcza czasów bardzo od nas odległych. Niby dostrzegamy ich urodę, ich niezwykłość, mogą nas intrygować swoją formą, kształtem, a jednocześnie czujemy, że nie jesteśmy w stanie swoją percepcją ich w sposób doskonały, gdyby chłonąć, dlatego, że zawsze jest jakiś element, którego rozumieć już nie będziemy, ze względu na ten czas, który nas dzieli, czy doświadczenia, które stoją stały za artystą, a za nami stoją już zupełnie inne. Będzie, moi drodzy, artysta również fascynował się alfabetem perskim i podobnie jak al Rice będzie odwoływać się do liter. Szczególnie interesują go litery H. Cze oraz tutaj je. To są te trzy litery, które będzie bardzo często wykorzystywał w swoich rzeźbach abstrakcyjnych. I to, co tutaj widzimy, tak zwane hatches, on, moi drodzy, kreuje w oparciu właśnie o te trzy litery. Ta nazwa taka angielska, jest, moi drodzy, czymś, co ma być skrótem od tych liter, które go zainspirowały. Znowu zwróćcie uwagę. Z jednej strony artysta nawiązuje do abstrakcji, która narodziła się w Europie w XX wieku w rzeźbie i zaczęła się popularyzować gdzieś w okolicach lat dwudziestych, trzydziestych. A będzie obecna również po II wojnie światowej, w XX wieku, i jest obecna zresztą do dnia dzisiejszego, ale z drugiej strony robi to przez pryzmat swojej własnej kultury, swojego własnego, jak gdyby takiego dziedzictwa kulturowego, bo pojawiają się te kształty, które odwołują się właśnie do perskiego alfabetu. Kolejnym artystą bardzo ciekawym, którego chciałam, was, którego chciałam Wam pokazać, to jest Aydin Agdashlo, który, moi drodzy, urodził się w 1940 roku w Iranie. Jego ojciec bardzo szybko się zorientował, że chłopak ma wybitny talent, w związku z czym opłacał mu lekcje prywatne u wybitnego, jak na tamte czasy, nauczyciela. Więc Aydin, moi drodzy, jako dziewiętnastolatek dostaje się na doskonałą uczelnię artystyczną w Teheranie i zaczyna studiować. Studiuje 8 lat. Jakoś mu nie idzie to studiowanie, to znaczy właściwie maluje świetnie. Swoje pierwsze prace już sprzedawał jako 14-latek. Natomiast, moi drodzy, coś studiów ukończyć nie może i go w końcu z tego studiów w ogóle wyrzucają. Tymczasem artysta bardzo szybko, pomimo tego, że nie ukończył studiów, staje się właściwie fachowcem od kultury preislamskiej i Sztuki islamu na terenie swojego kraju. Bardzo często będzie zajmował się na przykład wycenianiem dzieł sztuki z tych okresów na potrzeby różnych domów aukcyjnych działających nie tylko na Bliskim Wschodzie, ale również w Stanach Zjednoczonych czy w Europie. On sam, moi drodzy, najbardziej interesował się podczas studiów malarstwem włoskiego renesansu, czyli zupełnie kulturowo odrębnego obszaru i prezentował, moi drodzy, na swoich obrazach bardzo często nieźle wykonane kopie obrazów na przykład Botticellego, tak jak widzimy tutaj po lewej stronie, czy Jana van Eycka, to jest obraz z kolei po prawej stronie, ale zwróćcie uwagę, te kopie nie są bardzo wierne, dlatego, że następuje pewnego rodzaju przepracowanie tych oryginałów. Mianowicie, tutaj w przypadku Sandra Botticellego mamy, moi drodzy, zobaczcie, jak gdyby wyciętą twarz i krajobraz widoczny, jak gdyby poza tym młodzieńcem. Z kolei, w przypadku obrazu naszego słynnego niderlandzkiego Jana Van Eycka, to jest portret jego żony, Margarety Van Eyck, mamy zarys. Zainteresowaną, zamalowaną twarz. To są bardzo częste takie motywy, które się u niego pojawiają, a pojawiają się, moi drodzy, w jego twórczości, która będzie przede wszystkim plasowała się w latach 80., -tych, 90., -tych, czy nawet obecnie. To jest, moi drodzy, taki rodzaj unicestwiania pewnego elementu kulturowego i nie bierze się to, moi drodzy, z niczego. Otóż w 1979 roku, być może kojarzycie to z historii, w Iranie następuje rewolucja islamska, która doprowadza do powrotu takich bardzo rygorystycznych praw i automatycznie kończy się era takiego, powiedziałabym, demokratycznego, względnie, Świata, gdzie kobiety miały prawa wyborcze, gdzie była duża swoboda obyczajowa, to moi drodzy się definitywnie kończy. Z obawy, że ta rewolucja islamska mogłaby się przedostać również do Iraku trochę pod, przy, przy zgodzie. Niejako Zachodu. Saddam Hussein, który rządzi Irakiem, decyduje się na tak zwaną wojnę błyskawiczną, która ma jakby spacyfikować sytuację taką z punktu widzenia jego niebezpieczną w Iranie. To się dzieje przy przyzwoleniu krajów zachodnich. I moi drodzy, tylko jest taki problem, że się Hussein nieco przeliczył i ta wojna, która miała być błyskawiczna, stała się długodystansową. Trwała od 1980. Do 1988 roku. Iran, moi drodzy, zresztą Irak też, ale przede wszystkim Iran po tej wojnie wyszedł jako kraj zrujnowany, gdzie między innymi bardzo wiele zabytków ucierpiało, ale nie tylko, moi drodzy, zabytków, ucierpieli również ludzie, dlatego że irańskie wojsko nie miało żadnych oporów, żeby wykorzystywać fanatycznych ochotników do bitwy, a również wykorzystywano na przykład dzieci, które posyłano na pola minowe w celu ich rozpoznania, gdzie są miny i rozminowania takich pól. No, chyba nie muszę mówić, ile dzieci na skutek takich działań zginęło, prawda? I teraz moi drodzy, nasz artysta, który jak gdyby ma świadomość, że żyje w świecie niezwykle kruchym, w świecie, gdzie sami skazujemy cenne rzeczy i cenne istnienia, tak jak na przykład dzieci na y, krótki żywot, na zniszczenie, na destrukcję, y, nawiązuje właśnie do tego w tych pracach, które wykonuje. Bo moi drodzy, prace Sandra Botticellego były niszczone przez fanatyka religijnego, niejakiego savonarole, takiego obłąkanego mnicha, który się dorwał do władzy we Florencji pod koniec wieku XV. Y, prace na północy Europy z kolei Szczególnie niemieckie malarstwie, były bardzo mocno kontrolowane przez rozwijający się protestantyzm. Tam wolność odnośnie jak gdyby, obszaru przedstawień akceptowalnych przez religię też była bardzo ograniczona. Co więcej, moi drodzy, w przypadku już Iranu, artysta sam to odczuł na swoim własnym, swoim własnej twórczości i szczególnie właśnie do tej jego sytuacji narodowej odnoszą się te prace, które są z cyklu wspomnienia z zagłady. Ono obejmuje bardzo wiele różnych prac, ale te są szczególnie związane właśnie z dramatem tej wojny irańsko-irakijskiej. Zwróćcie uwagę tutaj na te precyzyjnie oddane elementy wystroju wnętrz, które zapewne były bardzo piękne i bardzo kruche, które zostały unicestwione przez jakąś pożogę, która ogarnia świat. Tak samo tutaj ten dzban, prawda, dekorowany wspaniale jakimiś motywami dekoracyjnymi, można tutaj się domyślać dziedzictwa perskiego, czyli możemy myśleć o zabytkach, które po tej sztuce perskiej pozostały. Stały I na oczach artysty ten kruchy świat się rozpada. Tak? Zostaje, moi drodzy, każde właściwie piękno zniweczone, wskazane na przemijanie. Artysta w pewnym momencie dochodzi do wniosku, że wszystko jest historią. Każdy z nas przemija. Każdy z nas skazany jest na swoje własne roztrzaskanie się w czasie. I te prace nabierają w ten sposób takiego bardzo uniwersalnego i mocno um, takiego. Um, ekspresyjnego w, w, w dźwięku. Innym, moi drodzy, artystą, który bardzo mocno kontestował sytuację, jaka miała miejsce właśnie w latach, pod koniec lat 70., w latach 80. w Iranie, jest Mahmoud Bakshi. On się urodził, zobaczcie, w 1977 roku i wyjechał z Iranu jako dziecko, tak naprawdę wywieziony został przez rodziców w czasie wojny, która się toczyła. Dziś mieszka w Amsterdamie, natomiast podejmuje tematykę odnoszącą się właśnie do sytuacji politycznej i społecznej w swoim kraju. Bardzo chętnie moi drodzy tworzy takie instalacje wykonane z neonów, które przedstawiają kwiaty. Ja wiem, że tutaj może w tym kształcie trudno się domyślić kwiatu, ale to jest uproszczony symbol tulipana. Zresztą ten symbol jest też na fladze irańskiej umieszczony. Te symbole kwiatów biorą się nie bez powodu. W kulturze Iranu kwiaty, moi drodzy, były bardzo ważne. Właściwie niejednokrotnie w poezji perskiej, później irańskiej mówiło się o tym, że jest to kraj słowików i kwiatów, że jest to ogród różany, czyli Podkreślało się splendor Iranu poprzez kwiaty, którymi ten kraj, z których ten kraj słynął. Natomiast problem polega na tym, że kwiaty oczywiście są symbolem piękna, są symbolem miłości, ale można je również kojarzyć z cmentarzami, nagrobkami, z samotnością i są bardzo kruche, bardzo łatwo je, moi drodzy, zniszczyć. I będzie artysta bardzo chętnie jak gdyby powoływał do istnienia w takich właśnie neonowych pięknych instalacjach te symbole kwiatów, które miałyby przywoływać to piękno Iranu, ale moi drodzy, tak jak neon jest bardzo często wykorzystywany do reklamy i jak sami wiemy, reklama to jest tylko piękna fasada, za którą się kryje często rozczarowująca, gorzka prawda. To tak samo tutaj te kwiaty są z jednej strony kwintesencją Iranu, a z drugiej strony są taką zafałszowaną, jak gdyby metryczką Iranu. Z tego powodu, że artysta nie ukrywa, iż przede wszystkim Iran to przemoc, to okrucieństwo wojny, to reżim, z którego się z którym się nie może pogodzić. Artysta, moi drodzy, tworzy takie prace, które mają kontestować tą sytuację, w jakiej w tej chwili Iran się znajduje. Stąd, moi drodzy, na przykład taki cykl brudnych flag. Flagi noszą tytuł Zanieczyszczone powietrze w Iranie. To są realne flagi, które zostały pozyskane z różnych budynków publicznych, w których wisiały, i ze względu na duże zanieczyszczenie powietrza, to one rzeczywiście no, uległy takiej degradacji. Artysta je wykorzystuje tutaj do takiej specyficznej instalacji, wprowadza je do wnętrza galeryjnego i próbuje nam powiedzieć za ich pomocą o czymś dużo poważniejszym. Moi drodzy, to zanieczyszczenie powietrza w stolicy tak naprawdę ma być pewną paralelą, ma przywoływać tą przemoc, zabójstwa, korupcję, które reżim usiłuje ukryć. No, artysta próbuje to, moi drodzy, zdemaskować tak? czyli Artysta, który cały czas ma poczucie, że w Iranie wszelkie ruchy na rzecz demokracji są skazane na niepowodzenie, który patrzy na tą utraconą przeszłość sprzed 1979 roku z pewnym żalem. Próbuję tutaj zdemaskować właśnie tą dramatyczną codzienność, z którą się muszą borykać mieszkańcy Iranu. Czyli te piękne kwiaty to tylko fasada, ale za nią się kryje bardzo często to, co gorzkie, to, co rozczarowujące, to, co bolesne. Co więcej, artysta, moi drodzy, idzie dalej i w takiej pracy werdykt wzroku dokonuje dosyć ostrego um, takiego obnażenia, hipokryzji, z jaką można się spotkać bardzo często na Bliskim Wschodzie w, właśnie w świecie um, islamu. Otóż, moi drodzy, zwróćcie uwagę, mam tutaj takie złote manekiny, które są ubrane w hidżaby. I założenie oczywiście, moi drodzy, takich strojów jest następujące. Kobieta powinna prezentować się w przestrzeni publicznej skromnie, bo inaczej, jeżeli nie skrywa ciała, to naraża na szwank swoją kobiecą godność. Więc, jak gdyby w trosce o godność kobiety, o jej wysoką pozycję. W społeczeństwie jak wiemy to oczywiście jest tylko i wyłącznie um, ironia Kobieta ma się zakrywać, ma się ubierać, tak, bo normy islamu są na tyle obyczajowe, na tyle rygorystyczne, że pokazywanie nagiego ciała, nawet jeżeli to są niewielkie fragmenty, jest uważane za naruszenie za tych nakazów skromności i jest bardzo surowo to karane. Czyli to przestrzeganie tych nakazów związanych z konkretnym strojem kobiety jest tutaj bardzo. Istotne i w Iranie jest niezwykle mocno to um, przestrzegane. Te kobiety, które jeszcze w latach 70. chodziły w mini i wyglądały jak kobiety na zachodzie, funkcjonujące, dzisiaj chodzą w burkach, hijabach i generalnie pokazywać swojego ciała nie mogą. Ale jest pewna, moi drodzy, niesymetria w tych nakazach, zakazach, dlatego, że, moi drodzy, z jednej strony jest niby walka o godność, kobiety, ale to zupełnie nie przeszkadza mężczyznom, żeby się ekscytować na przykład ściąganymi też nielegalnie do y, krajów Bliskiego Wschodu różnego rodzaju produkcji erotycznych czy pornograficznych. I tutaj te manekiny, one mają w swoich oczach zamontowane takie miniaturowe kamerki, które odtwarzają jakieś tam filmy erotyczne, żeby pokazać te, takie, takie dwoiste standardy moralne, co wolno albo czego ich im nie wolno, a co jednocześnie uchodzi płazem mężczyznom, bo to oni tworzą te opresyjne zasady, ideologie, w związku z czym to oni też się również zasłaniając różnego rodzaju cuchnącymi na odległość hipokryzją, tekstami dotyczącymi obyczajowości, gdyby pozwalają sobie na pewnego rodzaju rozluźnienie tych Krępujących kobiety zasad moralnych, ale tylko odnośnie samych siebie. Czyli moi drodzy, jak widzicie, artysta usiłuje w jakiś sposób tutaj odnosić się do tej rzeczywistości w krytyczny sposób, obnażać prawdę o świecie współczesnego Iranu i robi to w sposób taki no, prawie bezprecedensowy. Innym zupełnie artystą, słuchajcie, jest Ali Branisdar, Sadr, przepraszam, który też pochodzi z Iranu, urodził się w 76 roku i dorastał w Teheranie, natomiast dosyć szybko, jeszcze jako dziecko został wywieziony przez rodziców do Nowego Jorku, tam się kształcił i tam zresztą dzisiaj mieszka. Jego prace są zupełnie niezwykłe, dlatego, że one są na granicy abstrakcji surrealistycznej Realizmu. Właściwie należałoby je oglądać samodzielnie i to z bliska, bo na tych zdjęciach, które ja Wam pokazuję, niewiele da się tak naprawdę zobaczyć. To są płótna olbrzymich rozmiarów, które dzielą się na takie dwie sfery. Z jednej strony na dole, w takiej jak gdyby sferze rzeczywistości. Mamy tutaj, akurat w przypadku tego obrazu w imię własności, oddany, moi drodzy, chaos ataku wojennego z wojny, właśnie pomiędzy Irakiem a Iranem z lat 80., ale to wszystko odbywa się na tle jakiegoś kolorowego, orientalnego witrażu, który rozpościera się tutaj czyli mamy jak gdyby taką konwencję snu jakiegoś nierealnego, upoetycznionego świata u góry, a u dołu jakiś koszmar codzienności, ale Kolory, które zobaczcie tutaj artysta stosuje, bynajmniej nie konweniują z jakąś grozą wydarzeń, które są tam przedstawione. Szczegółów właściwie nie da się odczytać, to tylko i wyłącznie opis z tego obrazu nam mówi, co tutaj się na dole dzieje. Możemy zobaczyć pojedyncze sylwetki jakichś dzieci, jakichś wiszących ludzi na drzewie, jakichś żołnierzy, osób, które podążają tutaj ze skrępowanymi rękami przed siebie. I to właściwie jest wszystko, co możemy wyciągnąć z tego obrazu. Więc z jednej strony mamy grozę przerażającej codzienności, z drugiej strony jakąś taką upoetycznioną wizję, znowu moi drodzy, nasuwa się takie skojarzenie z takimi poetyckimi obrazami, które między innymi Homeini w Iranie przed swoimi fanatycznymi ochotnikami rozwijał, że każdy, kto polegnie w tej świętej wojnie, znajdzie się w raju. No i moi drodzy, te obrazy Alego Brasni Sadra, przepraszam, Będą w jakiś sposób nas konfrontować z tym światem takiej nierealnej łudy i tego jakiegoś przedziwnego dramatu codzienności. Tutaj mamy, moi drodzy, znowu serię postaci, które wchodzą ze sobą w różne interakcje, a powyżej ulatujące do nieba motyle. Tak, czyli taka zupełnie, powiedziałabym, poetycka, liryczna wizja jakichś przerażających wydarzeń. Tu, moi kochani, Chyba najbardziej jest widoczna, widoczne napięcie, jakiś taki niepokój, który z tego płótna do nas przemawia. Te nerwowe, ciemne linie, takie przerywane, urywane w pół, kolory, które są ze sobą mocno kontrastowane, czernie i biele, pomarańcze, fiolety, zielenie i żółcie, to moi drodzy daje... W sumie taki całokształt bardzo y, niepokojący, ale gdybyśmy mieli powiedzieć, o czym dokładnie jest ta praca, to moi drodzy, mamy problem, dlatego że te postacie, jeżeli się im przyjrzeć, przy, y, bardziej przypominają jakieś potwory, jakieś dziwne, demoniczne stwory, hybrydy, jak od Hieronima Bosza, niż konkretne postacie ludzkie. Czyli znowu moi drodzy, mamy y, upoetycznienie. Jakiegoś spotworniałego świata, co właściwie mogłoby też być traktowane jako nawiązanie do tej tragicznej przeszłości Iranu. Z kolei, moi drodzy, Serwan Baran to artysta, który urodził się w 1968 roku w Iraku. Jako mężczyzna był, moi drodzy, wcielony do wojska i musiał brać udział w tej wojnie, oczywiście pod jej sam koniec, ale niestety, owszem, tak, co więcej, ponieważ był artystą, to również był zmuszony do wykonywania obrazów o takiej propagandowej treści, czym się potwornie brzmił. Żydził. I jego prace będą, moi drodzy, bardzo często kontestować tą rzeczywistość społeczno-polityczną która również jest obecna w Iraku. Chodzi, moi drodzy, o takie zmaskulinizowane społeczeństwo, o kraj, w którym postać kobiety jest kompletnie zmarginalizowana. Jej rola właściwie jest unieważniona w tej przestrzeni publicznej. Jest to świat dla niego bardzo taki problematyczny. Z tej prostej przyczyny, że to jest świat zorganizowany wokół mitu patriarchalnego, takiego paternalizmu, wzorca mężczyzny, który lansuje opresyjne ideologie, który promuje nacjonalizm, fanatyczną religię, który jak gdyby tworzy kulturę, w której jedyny sposób budowania relacji międzyludzkich opiera się na sile dominacji, opresji, okrucieństwie, przemocy czy wojnie. Stąd, moi drodzy, taki cykl obrazów, które zademonstrowane zostały w 2015 roku na Biennale w Wenecji. One noszą tytuł Fatherland. Można byłoby to, moi drodzy, tłumaczyć jako słowo ojczyzna, ojcowizna, kraj ojców. Czyli zwróćcie uwagę, sama nazwa koduje nam pewne znaczenie. Odnosi się do przestrzeni, w której to mężczyźni gdyby budują wzorce do naśladowania. Jedyna droga dla Człowieka, który dorasta w takim modelu społeczeństwa, jest powielanie pewnych stereotypów, które są tam głęboko zakorzenione. Artysta, moi drodzy, maluje różnych mężczyzn, ale bardzo często ubranych w jakieś wojskowe mundury, często, moi drodzy, pojawiają się liczby koło nich. Możemy się domyślać, że są to liczby sugerujące numer żołnierza, czyli numer poborowego, tutaj. Tutaj żołnierza. Natomiast, moi drodzy, popatrzcie, jacy to są mężczyźni, jacy to są żołnierze. Bardzo często mają rozpięte guziki od munduru, bardzo często mają, moi drodzy, zwieszone w dół głowy, malowane są szybkimi, takimi gwałtownymi pociągnięciami pędzla, mocnymi kontrastami barwnymi, ciemne i jasne kolory, nasycone i takie bardzo stonowane, ograniczone Zobaczcie tutaj właściwie do czerni, bieli, żółci i zieleni barwa obrazu, taka idąca w pewien monochromatyzm, który kojarzy się oczywiście z mundurami wojskowymi, czyli kojarzy się znowu z tą przemocą, opresyjnością, militaryzacją społeczeństwa, ale popatrzcie, bardzo często ci mężczyźni to są pokonani, to są, moi drodzy, ofiary. Artysta, jak gdyby, sugeruje, że w świecie. Gdzie stawiamy na ojców, na przekazywane z pokolenia na pokolenia różnego rodzaju wzorce takie właśnie patriarchalne, i one są jedynym sposobem zaistnienia w świecie dla mężczyzny, to one skazują w pewnym sensie człowieka na porażkę. Odpowiedzią, czy jakąś taką kontro dla fatherlandu byłby Motherland, czyli jakiś kraj matek, gdzie byłaby z kolei lansowana ta kobieca istota, czy pewnego rodzaju taki charakter kobiecy, czy te pierwiastki kobiece w człowieku, ale ponieważ w kraju ojców nie ma miejsca na matki, no to siłą rzeczy nie ma też miejsca na te elementy, na te pierwiastki ludzkiej psychiki, które wiążą się tak też stereotypowo dosyć z postacią kobiet, czyli na czułość, na troskę, na miłość, na opiekuńczość. Mamy tylko i wyłącznie według naszego artysty miejsce dla patriarchalnego ojca i żołnierza. A to moi drodzy powoduje, że prędzej czy później każdy przegrywa. Bo prezentuje tylko część swojego człowieczeństwa. Takim bardzo mocnym akcentem tej wystawy w Wenecji w 2015 roku była, moi drodzy, rzeźba wykonana przez Barana, ostatni generał. Moi drodzy, w kulturze sumeryjskiej zmarłego kładziono na łodzi i wysyłano rzeką na wieczny sen. I tutaj, w takiej łodzi, właśnie trochę zbliżone jest to, wykonane, z dużym zbliżeniem jest wykonane, na to zdjęcie, więc częściowo tylko to łódź widać, położony jest, moi drodzy, jakiś ostatni generał, czyli mamy jakiegoś zmarłego generała, który gdzieś tam płynie, tak, ale moi drodzy, płynie drogą do piekła, a nie gdzieś tam w przestrzeń jakiegoś raju. Ostatni generał, moi drodzy, zobaczcie, rozpada się. Mamy tutaj truchło, jeśli idzie o przedstawienie twarzy. Właściwie wrażenie jest takie, jakbyśmy widzieli, Jakiegoś faraona zmumifikowanego, z którego zdjęto bandarze, więc tylko jakaś taka właśnie wysuszona iluzja człowieka, którym był dawniej ten trup, się nam tutaj pojawia ale o ile jego ciało się rozpada, to jego medale, ordery wszystkie są na miejscu doskonale tutaj prawda się jeszcze nam prezentujące. Znowu moi drodzy, gdzieś jest to taka konstatacja, że w tym właśnie Faderlandzie rozpada się człowieczeństwo, że zostają tylko i wyłącznie te epolety, te atrybuty wojskowego drylu, ale to jest za mało, żeby przetrwała pamięć o człowieku, bo człowiek to nie tylko i wyłącznie patriarchalne wzorce, czyli i w pewnym sensie, moi drodzy, mamy tutaj opowieść o jakichś martwych mitach. Ostatni generał miałby wskazywać na to, że ten model powinien zostać jako anachroniczny, odesłany w niebyt, że powinno się stworzyć zupełnie inną rzeczywistość. I to jest o tyle szczególne, że ten komunikat wysyła w świat mężczyzna, nie kobieta. Natomiast, moi drodzy, do głosu oczywiście w świecie sztuki Bliskiego Wschodu dochodzą pod koniec XX wieku również kobiety. Jedną z ciekawszych postaci jest Sara Rachbar. Ona została urodzona w 1976 roku w Iranie, w Teheranie i jako właściwie pięcioletnia dziewczynka została wywieziona przez rodziców do Stanów Zjednoczonych. Dla niej to była bardzo szczególna sytuacja, bo przeprowadziła się z rodzicami do kraju, który według niej nie tylko niej, bo wielu irańczyków też tak sądziło, że stany zjednoczone najbardziej się przyczyniły swoją polityką do chaosu w jej ojczyźnie. W związku z czym, moi drodzy, przybyła do kraju, który właściwie był krajem wrogów, a jednocześnie ona tam miała od tego momentu żyć. To miała być jej ojczyzna. To nie jest łatwa sytuacja i na pewno, moi drodzy, dla Artystki, ciągłym pytaniem będzie pytanie o tożsamość. Ona bardzo często w swoich pracach próbuje uwypuklić burzliwą historię Iranu, ale nie tylko, bo uważa, że każdy kraj ma właściwie swoje zawirowania ma taką swoją trudną historię jakieś wyzwania, jakieś transformacje, które odbijają się piętnem na kolejne pokolenia które bywają uciążliwe. Ona sama, moi drodzy, bardzo często w twórczości nawiązuje do flag. Flaga, moi drodzy, jest oczywiście symbolem konkretnego kraju, ojczyzny, jest, moi drodzy, symbolem, za który ludzie potrafili umierać, i z jej perspektywy, moi drodzy, to jest coś zupełnie niezrozumiałego. Ona, zobaczcie, tutaj, odnosząc się do tego takiego trudnego swojego osobistego dziedzictwa, tych dwóch. Tożsamości irańskiej i amerykańskiej, które się składają na jej biografię, tworzy taką realizację, która ma właśnie połączyć te dwa światy, które, no właściwie, są dla niej trudne do połączenia. I zobaczcie to połączenie, tutaj jest takie trochę na siłę, nachodzące na siebie formy, widać, że nie do końca do siebie przystają. To nie wpisuje się jedno w drugie w sposób bezbolesny, tak jak pewnie nie było dla niej bezbolesnym dojrzewanie właśnie w Ameryce. Gdy tymczasem, prawda, jej ojczyzna była pochłonięta wojną. Natomiast moi drodzy, flagi będą interesować ją jako tekstylia. Jako pewnego rodzaju tkaniny. Artystka wplata w różnego rodzaju układy kolorowych tkanin, również elementy, które są zapożyczone z flag, na przykład z flagi amerykańskiej, ale również z, z flagi Iranu. Dla niej, moi drodzy, ta obsesja na punkcie flagi, na punkcie tak naprawdę nacjonalizmu czy patriotyzmu, jest dla niej dziwaczna. Ona no, mówi, że jak patrzy na flagę. Widzi przede wszystkim kształty, widzi kolory, ale nie widzi w tym symbolu, za, którego, za który należałoby umrzeć. Czyli moi drodzy, artystka w pewnym sensie próbuje rozbroić jakieś takie patriotyczne mity, którymi jesteśmy karmieni od dziecka i które bardzo często czynią wiele zła, bo są tak naprawdę demagogiami, jakimiś narracjami, które uczą nas nietolerancji wobec tego, co się w tym naszym micie patriotycznym nie mieści. Czyli kwestionuje nam artystka tutaj wartość nacjonalizmu, te flagi, które tutaj widzimy Wprowadzone, jak gdyby w układ różnych innych materiałów stają się tylko i wyłącznie częścią większej całości, tak? Ten sposób tworzenia jej kompozycji, takich w zasadzie malarskich, bo ona maluje tkaninami, próbuje, moi drodzy, artystka, tutaj. Pokazać nam te takie sztuczne, nadane fladze wartości, pokazać czym ona jest naprawdę, że ona jest tylko kawałkiem materiału, a więc, moi drodzy, w pewnym sensie uczulić na to, nas na to, że być może różne mity, którymi jesteśmy karmieni od dziecka, też są tylko pewnymi narracjami, niekoniecznie mającymi jakąś uniwersalną wartość. Ponieważ artystka, moi drodzy, dorastała w Stanach Zjednoczonych, twierdziła, że każdy kraj ma właściwie tą swoją historię niełatwą, to często robiła takie różnego rodzaju asamblarze łączące pewne elementy w jedną całość, jak tutaj. Tu zobaczcie, nie mamy tkanin, tylko mamy różnego rodzaju materiały, co to jest to i broń, i narzędzia pracy, i mamy krucyfiks, czyli różne elementy, które się składają na przykład na podbój dzikiego zachodu, na gorączkę złota, czyli na tą historię z kolei, która była związana z amerykańskim osadnictwem i z amerykańskim Amerykańską historią. A więc artystka jak gdyby eksploruje różne historie, nie tylko historie tych stosunków międzynarodowych. Inną artystką, moi drodzy, jest Maha Malut, która z kolei pochodzi z Arabii Saudyjskiej. Urodziła się, moi drodzy, w 1959 roku i w 2016 roku w Jeddah została otwarta jej wystawa. To była pierwsza w ogóle wystawa kobiety artystki w Arabii Saudyjskiej, rozumiecie, 2016 rok. To ta artystka, moi drodzy, bardzo chętnie będzie się posługiwać tak zwanymi ready mates, czyli gotowymi przedmiotami, z których wykonywać będzie różnego rodzaju instalacje, asamblarze, czyli łączy różne gotowe przedmioty wyciągnięte z takiego kontekstu codzienności żeby uzyskać ciekawe takie symboliczne efekty. Tutaj moi drodzy macie ścianę, do której przymontowane, przymocowane zostały garnki. Zwykłe aluminiowe garnki kupione na pchlim targu, które moi drodzy nie mają szczególnie wielkiej wartości. Są raczej mało eleganckie, trochę jak widzicie tutaj osmalone, raczej nieekskluzywne takie łatwe do pominięcia, one się wiążą z codzienną, żmudną pracą gotowania posiłków. Nawiązują, moi drodzy, tak naprawdę do bardzo ważnego elementu życia na Bliskim Wschodzie, mianowicie w kulturze arabskiej pojęcie gościnności, podejmowania posiłkiem gościa jest niezwykle ważne. Zresztą, mówmy się w naszej kulturze również. Natomiast tam mamy tą właśnie często wykwintną ucztę, która na część gościa zostaje zorganizowana i oczywiście wtedy mamy wspaniałą zastawę mamy przepięknie dekorowany stół wszystko jest niezwykle wyrafinowane ale moi drodzy, nikt nie widzi tego, co stoi za tą ucztą. Czyli ten świat uczt, gdzie ucztują mężczyźni, którzy przy jedzeniu dyskutują o męskich sprawach, jest tak naprawdę skupiony na tej micie mężczyzny, i z kolei postać kobiety, która stoi za przygotowaniem całej tej uczty, jest transparentna, jest niewidoczna. Tak? Ta kobieta jest przezroczysta, tak jakbyśmy nie zwrócili uwagi na Aluminiowy garnek, bo on nie ma większej wartości, a jednocześnie bez niego nie będzie tej uczty. Tak właściwie pomija się tą rolę kobiety. Tak? Czyli mamy bardzo specyficzną próbę pewnego kontestowania sytuacji społecznej, w jakiej znajduje się w krajach Bliskiego Wschodu kobieta. Co więcej, moi drodzy, artystka o tej pracy mówiła, że ta um, jej praca, ta instalacja jest tak naprawdę nową kolumną bez końca. Tu, moi drodzy, należałoby się odnieść do historii sztuki XX wieku. Otóż, moi drodzy, po I wojnie światowej w Rumunii, w Bukareszcie taki słynny artysta rumuński, zresztą jeden z najwybitniejszych rzeźbiarzy początku XX wieku, Konstantin Brancusi, dostaje zlecenie na wykonanie kolumny, która miałaby upamiętnić ofiary I wojny światowej. Bohaterów, którzy zginęli na froncie I wojny światowej i pochodzili z Rumunii. I artysta tworzy taki obiekt, który składa się z identycznych brył geometrycznych, stereometrycznych, które są postawione jedna na, drugą, na drugiej. Ponieważ one są identyczne, to można byłoby stwierdzić, że ta kolumna nie ma końca, bo można byłoby powielać te elementy cały czas frunąc w stronę nieba, tak? zbijając się ku chmurom. Natomiast tu ta kolumna bez końca też mogłaby być kontynuowana i kontynuowana poprzez dodawanie kolejnych garnków, czyli jak gdyby dodawanie kolejnych opowieści o marginalizowanych kobietach. Tyle tylko, że ona nie wzbija się do nieba. Ona będzie tutaj grzeznąć w piachu, ciągnąć się po ziemi, tak? Czyli mamy, moi drodzy, opowieść o ważnej sprawie poprzez taką trochę anegdotę, a jednocześnie mocno przejmującą. Jeszcze, moi drodzy, bardziej, Intrygująca, jest ta praca, którą tutaj widzicie. Artystka, moi drodzy, wykorzystała dawne kolorowe kasety magnetofonowe. Ja wiem, że większość uczniów to w ogóle nie ma bladego pojęcia, ale pewnie, że takie kasety kiedyś były, ale tak, były. Wtuchało się puszczane z nich muzyki. Natomiast na tych kasetach dokładnie były nagrania różnych kazań, które były wypowiadane przez jakiś islamskich imamów, kierowane do kobiet. i i w tych nagraniach było dokładnie wskazywane, jakie wzorce postępowania powinny kobietom przyświecać, czyli jaki jest akceptowalny zakres ich aktywności w świecie, co im wolno, czego im absolutnie nie wolno, i tak dalej. I z tych właśnie kolorowych kaset, białych, niebieskich, zielonych, czarnych, czy jakichś takich beżowych, artystka układa mozaikę. Tak, wiemy, że w kulturze islamu mozaiki, był jedną z najpopularniejszych form dekorujących nam przestrzeń, jak jakichś na przykład świątyń, czy budynków w ogóle. Więc ona tutaj, moi drodzy, układa właśnie taką dekoracyjną mozaikę. Co więcej, w tej mozaice pojawiają się, jeżeli byśmy tutaj mieli odczytać te litery, które się pojawiają z tych kaset wykonane, to te litery, moi drodzy, ułożą się w słowo haram. A słowo haram oznacza zachowanie niedopuszczalne przez koran. Czyli moi drodzy, ta praca jest tak naprawdę pracą dotyczącą tego, co się kryje za pięknem, za tą barwnością świata islamu, tej tak naprawdę opresji, która jest codziennością islamskich kobiet, przy pozorach tej całej elegancji związanej ze światem. Muzułmańskim. Inną, moi drodzy, artystką, która się wypowiadała na takie tematy, była Manal al-Dowajan, która, moi drodzy, pochodzi z Arabii Saudyjskiej, urodziła się w 1973 roku i między innymi wykonała taką gigantyczną pracę. To są, moi drodzy, potężne, modlitewne różańce. Widzicie, jak one są duże, bo macie tutaj w pewnej odległości od nich postacie kobiet, które przyszły na wystawę. Moi drodzy, na tych oczkach różańców są wypisane imiona kobiet. Wyryto i później tuszem wypełniono konkretne litery, które układały się w imiona kobiet które według, według artystki są niezbywalną częścią życia. I dla niej, jeżeli ktoś modląc się, używając takiego różańca, nie wspomina o kobietach ze swojego życia, które składają się na jego część, które jak gdyby kreują mu tą codzienną rzeczywistość, a on ich nie docenia, to z punktu widzenia tutaj właśnie Manal Aldowajan, taka osoba jest nieuczciwa, bo nie, nie, nie dostrzega ważnego Aspektu, jakim jest obecność kobiety w świecie. Ta praca ma w pewnym sensie przywrócić do istnienia te kobiety, które w tradycyjnej tej koncepcji społeczeństwa arabskiego są anonimowe, są często pozbawione własnej tożsamości, a przecież imię to właśnie ta tożsamość. Kobiety, które, za które najczęściej głos w przestrzeni publicznej zabiera mężczyzna. A one są tylko pięknym dodatkiem, i tutaj te różańce mają w pewnym sensie tą ich obecność niezbywalną zaakcentować. Taką bardzo pracą. Pozytywną, natomiast są, moi drodzy, piękne porcelanowe gołębie, które zostały wykonane na wystawę w 2017 roku. Nie wiem, czy kojarzycie, ale wiosna 2017 roku to był czas wielkich przełomów w świecie arabskim. Właściwie były wielkie nadzieje na to, że zostanie przywrócony pokój na Bliskim Wschodzie. Wszystko sugerowało daleko idące zmiany. I te gołębie wykonane z takiego materiału bardzo kruchego, jak porcelana, które oczywiście samego łębie symbolizują pokój. Tutaj mają, moi drodzy, napisane przesłania, trochę tak jak takie listy wysyłane w świat. To, tam są wypisane wiadomości o wolności. Czyli takie marzenie, taka tęsknota za tym pokojem na Bliskim Wschodzie i zbudowaniem świata, w którym ludzie by się wzajemnie szanowali i byłby, byłaby pewna symetria moralna, jeśli idzie o traktowanie kobiet i mężczyzn. Tak, moi drodzy, z takich dwustu gołębi była wykreowana cała przestrzeń artystyczna, do której można było podczas tej wystawy wejść. Cała ta wystawa nazywała się Arabska Jesień w odniesieniu do arabskiej wiosny. Tak, po, Arabska wiosna dawała nadzieję, arabska jesień była już tak właściwie marzeniem, tęsknotą, bo kolejne wydarzenia podważały właściwie tą wiarę w to, że może coś się rzeczywiście na tym Bliskim Wschodzie zmienić. Natomiast moi drodzy ostatnią artystką, którą chciałam Wam dzisiaj pokazać jest Haif Kahraman, która urodziła się w 1981 roku w Iraku. Ona, moi drodzy, jako młoda dziewczynka została też wywieziona przez rodziców na zachód. Dzisiaj mieszka w Stanach Zjednoczonych i tam tworzy. I, moi drodzy, przede wszystkim koncentruje się na postaci kobiecej. Będzie miała w swojej twórczości wielokrotnie taką potrzebę mówienia o kobietach arabskich, bo z jednej strony, ona, moi drodzy, ma świadomość, że wyjechała z kraju, który no, nie jest łatwą przestrzenią dla kobiet, a z drugiej strony ma też świadomość, że na dobrą sprawę wiele kobiet tam zostało, że jej rodacy, a zwłaszcza rodaczki, nadal cierpią na skutek niesprawiedliwości i ta niesprawiedliwość objawiać się może i zarówno w przestrzeni takiej codziennej, gdzie nie ma równouprawnienia. I również, moi drodzy, w takim piekle, które wiąże się z despotyzmem męskim, z cichym terrorem domowej rzeczywistości, gdzie kobiety, moi drodzy, tkwią tak naprawdę beznadziejnie na jakąkolwiek zmianę, gdzie nauczką za nieposłuszeństwo bardzo często jest pobicie, gwałt, no albo tak zwane honorowe zabójstwo, o którym na pewno słyszeliście. I co więcej, jest to świat, w którym ofiara jest zawsze winna dokonywanej na niej przemocy. Tak więc, artystka, moi drodzy, się w Ameryce i ma jednocześnie świadomość, że cały czas jednak jest jakaś więź, która łączy ją z tymi kobietami, a w niej narasta bunt wobec tej sytuacji, w której się te kobiety ciągle znajdują. Jej obrazy, moi drodzy, bardzo często są inspirowane malarstwem japońskim, taką bardzo prosto, oszczędną kompozycją, gdzie zaledwie jest kilka plam barwnych, bardzo eleganckie linie, które mogą kojarzyć się z kaligrafią, kaligrafią arabską, z jakichś manuskryptów arabskich. Do tego, moi drodzy, dochodzą właśnie takie piękne kształty dekoracyjne, a jednocześnie bardzo lapidarne, to jest niezwykle dekoracyjne, ale moi drodzy, to ma też swoją wymowę. Te dekoracyjne, skłębione jakieś szaty, burze włosów, obrazują moi drodzy taki świat baśni, jakiejś poezji, szeherezady, ale jednocześnie moi drodzy, widać bardzo często jakieś nitki, jakieś linki, które biegną od rąk, od torsów, od. Od głów, od nóg, i one nie pozwalają zapomnieć, że tak naprawdę te kobiety są takimi marionetkami, które żyją tylko dla czyjegoś kaprysu, że gdzieś w tle jest jakiś reżyser, który steruje ich życiem i decyduje o zakresie ich autonomii. Schematycznie naszkicowane rysy twarzy. Zobaczcie, niemal takie same, podkreślają bardzo często anonimowość bohaterek, albo też to, że los kobiet jest właściwie powszechny. Że to nie są pojedyncze, indywidualne historie, takie, wiecie, przypadki, które się zdarzyły, tylko że to jest coś nagminnego. Więc te schematycznie naszkicowane rysy twarzy, ta ograniczona kolorystyka, biel, czerń, żółć. Czerwień to są, moi drodzy, kolory ciała, kolory krwi, kolory śmierci, czyli, moi drodzy, kolory bardzo symboliczne. Mamy tutaj pewną zmysłowość, cielesność, ale również, kochani, taką właśnie bardzo namacalną kruchość istnienia. Chyba jedną z najlepszych prac tej artystki są te trzy wiszące kobiety. Gdzie mamy, moi drodzy, takie kruche laleczki, trzymające się za ręce i zwisające z gałęzi drzewa? Tak jak takie odrzucone pacynki, marionetki, których już nikt nie potrzebuje, piękne bibeloty, które służyły jako ozdoba, jako zabawka, a odrzucone tak naprawdę nie mają racji samodzielnego bytu. Moi drodzy, jak widzicie, Cały szereg tematów, który się pojawia tutaj w tej sztuce, to tematy bardzo uniwersalne, bardzo mocno związane z ludzką kondycją, z ludzką egzystencją i jednocześnie często niezwykle bolesne, bo ta rzeczywistość Bliskiego Wschodu, chociaż oczywiście może nas zachwycać swoją barwnością, bogactwem form, jest jednak też światem niekończących się wojen, przemocy, opresji. Ideologii, które budują gdyby, uprzywilejowanie jednej grupy społecznej na krzywdzie innej grupy społecznej. I o tym, moi drodzy, są te prace. Więc mam nadzieję, że mieliście dzięki. Tej mojej prezentacji szansę zrozumienia, jak bardzo skomplikowana, ciekawa, niezwykła jest w sumie ta sztuka współczesnych artystów arabskich. Mam nadzieję, że też ta prezentacja gdzieś kiedyś Wam się przyda, przynajmniej da Wam do myślenia. Moi drodzy, tyle właściwie, jeśli idzie o dzisiejsze nasze spotkanie. Ja mam nadzieję, że widzimy się również za tydzień. Ta.